Cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Eternity, The Last Unicorn. Tutaj ostatnio zakończyłem. I słuchajcie... Tak, tutaj zakończyłem. I nie wiem za bardzo, gdzie miałbym pójść, bo... Tam jest to miejsce zablokowane. Cholera, tu stąd wyszliśmy. Nie wiem za bardzo, jak tutaj, jak to ugryźć. Tu nie. Masz tak? Dobra, level up. Tyle ładnie. Bardzo ładnie z tym levelem. Tu nie ma nic już, dobra. No nic, muszę się tam wrócić chyba, słuchajcie, do tej Skadi czy, Frei, nie wiem teraz jak to była ta świątynia. No bo nie mam za bardzo pomysłu na to. Ty jeszcze coś masz ciekawego? Nie mogę z tego jego beknięcia. No to już nic nie mogę zrobić. Dobra, czekajcie, zapiszę sobie, jak już tu jestem, bo różnie może być. Nie będę tego powtarzał. No dobra, no to... Chodź jeszcze. Tylko kurde, niestety będę musiał przez to wszystko tutaj znowu przebrnąć. Cholera jasna. Nie, nie ma tak... Nie ma tak łatwo. Oczywiście mnie zablokowali, nie? Bo po co? Jezus. Dość, że zablokowali, to jeszcze mnie zatruli. Gdzie jest odtrutka chyba to? Co? Wow. A jeszcze. Jezu, ale mi zdzielił jeden z drugim. No trudni są, no trudni są, serio. Czy ktoś coś tutaj jeszcze upuścił? To. Zbieram te wszystkie rzeczy. Tylko człowieka tutaj też nie ma, nie? Szkoda. Weźmy sobie. O, nie wziąłem. Ale się zdzielił jeden z drugim. To była Skadi's Temple, ale tam chyba była jeszcze jedna. Tam, gdzie była ta kobieta. Nie wiem. Czy to też była Skadi, ale chyba tak. No, bierzemy ładnie. Aha, nie zabierzemy, tak? Masz jakieś obiekcje, goblin. Goblińskie ucho. Troszkę trzeba tutaj, wiecie. Te wykończenia mi się podobają, one akurat są fajne. No on jest zdecydowanie silniejszy. Lepiej mi się, słuchajcie, nim gra. Serio. Dobra.
Tu jest ta świątynia. No ona to mi nic już nie powie. Nie chcę się wracać tam na sam początek, co dzisiaj zaczynaliśmy. No bo tak naprawdę to droga, wiecie, jest tutaj na zwiedzie. Okej. No tutaj nie mogę przejść. Oczywiście mi się tu pojawią wszyscy, bo po co? Ja muszę tego pokonać, bo on... Jakoś lepiej mi, słuchajcie, już idzie. Okej, dobra, zabraliśmy jakiś łańcuch. Dobrze. Zapiszemy sobie. No i właśnie do tej bramy tam nie mogę się dostać, więc chodźcie z powrotem, idziemy. Jeszcze mnie nie było w jednej miejscówce, tylko że tu się teraz będę męczyć z nimi, bo po co? Kurde, nawet jakoś mi to idzie, nie? Wiecie, mogą mnie złoić, ale... Cyk, cyk i po sprawie jakoś, kurde, aż jestem w szoku. Bo w sumie nas nie było z tej strony, prawda? Czy byliśmy? Nie, nie było nas. Dlatego chciałbym tam pójść. Tak, tak, Frodo, super. Najpierw chciałbym tego magika wykończyć. Właśnie. Dobra, jakoś ładnie idzie. Szybciutko nawet. Dobra, i tutaj nie ma już nic. No to można rozbijać. Wow, to ja nie wiedziałem nawet. Ty jeszcze coś masz ciekawego, czy już nie? No te runy masz. No dobra, to ja kupię od niego to wszystko. No to różnie może być. Tutaj nas nie było, tak? Oczywiście, że nie. Wow. Cóż to takiego jest? Okej. Zbieramy dalej. Medaliony i te sprawy. To zatruwające jest. Co to jest? Jakaś bariera, słuchajcie. This is a barrier blocking the path. I need to break to the process. O kurde. Coś muszę zrobić, ale co? No ale cholera wie co. Tutaj też jest skrzynia, ale to już otworzyliśmy Aurehen. To tutaj nic nie zrobię w takim bądź razie. Nic tu po mnie. O! To można dropić to jeszcze z tych kokonów. A to dobrze wiedzieć. Są tu jeszcze jakieś? Tutaj jest na przykład. A, to nie otworzyliśmy jeszcze tej skrzyni, pamiętacie ją? Fu. Aha, okej. Okay. Nie otworzyliśmy, zostawiłem ją sobie. Znaczy spanikowałem i uciekłem na dół, więc... Jakby... Czekajcie, tu była wróżka. A tu? Gdzie tu pójść? O! Jeszcze? Jeszcze! Wybuchają mnie. No tu byliśmy ostatnio, rozerwaliśmy te drzwi i zrobiliśmy sobie taki ala skrócik, prawda? Jezus, ta kamera.
A? Wiecie, chodzić tutaj sobie można i naszą postać koksować, że tak powiem. Więc wiecie, nic nie szkodzi, nie? Tylko, że no, jakby powtarzają się te wszystkie rzeczy, więc tyle szkoda. Zaczyna być to po jakimś czasie męczące i nudne. Tu mnie jeszcze nie było, wiecie, i tak sobie, aha. No to, znaczy byłem, tylko nie znalazłem. O, patrzcie, to jest w ogóle przejście. Tego nie było, tam poszliśmy przecież. I tam było takie, grobowiec był, nie? Trumny były. Tu mnie nie było, co to jest? Dobra, jakoś... Czekajcie, sprawdzimy, cóż to takiego zdobyliśmy. Chciałbym to przeczytać. Wustercraft Guild Key. Give them to the Lord of Forest. O, dobra, to trzeba dać temu drzewcowi. A to co to jest? The gate is locked. Dobra, to chyba trzeba to dać... O, jeszcze to. A to? Oleg. Spoczywaj w pokoju, do Valhalla. Czyli musimy iść, bo to jest tak jakby taka receptura chyba wytworzenia czegoś. Jakiegoś klucza może? Nie, tak, kij to tam był klucz. No to chodźcie, tam pójdziemy do tego drzewca jeszcze. Pójdziemy do drzewca. Damy mu to. No mam jakiś punkt zaczepienia, bo... Jezus Maria. Jak będziecie grać, to będziecie wiedzieć, z czym się tutaj zmagam, jeśli chodzi o te sterowanie. Bo teraz na przykład trzymam strzałkę... O, widzicie? Jak się zmienia ta kamera, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, trzymam strzałkę do przodu, to ona później, jak się zmieni kamera znowu, no to ona już odpowiada za to, żebym poszedł do tyłu. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć. I wtedy jak znowu go naciskam ten tył, no to on idzie do tyłu, no. Tak jak powinien. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale... Głupie to jest. Wow, 12 level. Uważam, że mi ładnie idzie, słuchajcie. Zaraz mi tu wyskoczy taki boss, że się zesram, słuchajcie. Więc spokojnie. Fajne te wykończenia są, podoba mi się. Ole mi złoju. Wybuchanie. Zabieramy wszystko. Dobrze, że przy zabiciu, nie wiem czy zauważyliście też, przy zabiciu, no to odnawia nam się życie, w sensie tam jakaś część, no nie, tego życia. Tutaj jest ta wróżka i ona nas doprowadzi centralnie do, tak, do tego drzewca. No dobra, no to jak tutaj jesteśmy, to będzie fajnie można mu to oddać, to co trzeba. Ona nie chce ze mną rozmawiać, tak? Ona jest taka, tak, ona się nas boi. No dobra, ale drzewiec jakże najbardziej. O, daliśmy mu to, dobra, i crafting. O, a coś mi brakuje. Łańcuch, jeszcze jeden. Okej, piórko mam. Dobrze. Jeszcze jeden łańcuch, czyli teraz ja już nie zejdę. Jezu, znowu muszę tam się udać. No i on tam dropił, ten taki właśnie w tej świątyni. Okej. A te można rozwalać? O, te można rozwalać. O kurde, co to mi tu przyszło? Jakieś... O, tu można też coś zabrać. No nie wiedziałem, że można z tego też coś tam dropnąć.
Tylko niektóre śmierdzą. Trzeba uważać. Dobra, nieważne. Zostawmy to. Ty masz coś ciekawego? Runy masz. Nie, ale nic, co by mnie interesowało, jeśli chodzi o te rzeczy do wytworzenia. No to słuchajcie, jesteśmy gdzie zaczynaliśmy, kurde. Rozumiem, że jak ja teraz pójdę tędy, no to znowu przeciwnicy się pojawią. Zaś na nowo wszystko. Czy mocniejsze? Tego nie wiem. Ciężko tutaj stwierdzić, czy są mocniejsi, no. Bo wiecie, wydaje mi się, że jak będzie nasz level up, no to chyba przeciwnicy też chyba jacyś powinni być mocniejsi, czy nie? Jak to jest? No ale idę tą samą drogą, szkoda trochę. Jedynie to, że mogę sobie tutaj level up zrobić. Przez to, że tak walczę cały czas. No ale niestety muszę iść tam jeszcze raz. Trochę niefajnie, że wymuszają na nas. No ale co mam zrobić? Muszę jeszcze jeden łańcuch. Nie wiedziałem, bo tak to byśmy tam trochę, wiecie, połazili. Połazilibyśmy troszkę i... w tamtym rejonie, a nie tutaj cały ten kawałek. Cholera, tak to, tu znowu wszystko to samo. No mówię wam, że Bjorn jest bardzo... No jest o wiele, wiele silniejszy, no, no trzeba to przyznać. I przyjemniej się nim gra. Chyba, że to też jest tak, że później będą... Później będzie jakoś łatwiej może. Albo przeciwnicy będą trudniejsi, to może nie będzie łatwiej, ale... No czym lepsza nasza postać, tym fajniej się gra. Jezus, mówię wam, ta kamera to jest... To jest jazda bez trzymanki. Nie to! Jezu, nie to! Nie powinno tak być, że w momencie, kiedy ja walczę, zbieram przedmioty z podłogi. Bo mi to zakłóca. On akurat chce brać po prostu. Mi się wydaje, że E jest... żeby wykończenie zrobić, a to się okazuje, że to jest zbieranie z podłogi rzeczy. Ach, najgorzej. Uwaga, wybucha. Ten tutaj dropnął. Nie, ten tutaj nie dropnął. No, te... Najlepsze są te takie właśnie mocniejsze ciosy. I już. Ale widzę, że nie dropnął. Ten nie dropi, tamten dropi przy tym ognisku. Ten łańcuch. Tak. Dobra, to chodźmy tam. Sorry, że pokazuję wam znowu tą samą drogę, no ale to widzę, ta gra tak wymusza na nas, więc jakby tutaj nie ma nic... Żadnej filozofii, żeby gdzieś tu pójść indziej. Niestety, muszę tu iść i koniec.
Tu oczywiście zapisujemy. Okej. No i dobra, i tu zawalczymy znowu z nimi. Łatwiej idzie, no. Ciekawe, czy będzie miał łańcuch. Jest level up, ale niestety nie zostawił łańcucha. Kurde, powiem wam, że to jest... Nie, to jest, mam łańcuch. A nie, to mam ten jeden, dobra. Muszę, no bo tam nie dałem przecież. Czyli robimy tak, że... Znowu muszę stąd wyjść, tak? I znowu tu wejść i on się znowu pojawi, tak? No bo to jest tak jakby resetowanie tej mapy. A, kupię trochę, no ale co zrobić? Troszkę takie wymuszające. I mam nadzieję, że tu pojawią się znowu, tak? I znowu będę mógł zawalczyć. Nie. Kurde. Jak to zrobić? Kto jeszcze może mieć tutaj ten łańcuch? Zerkam, bo może oni tutaj coś też mają, bo to tak nie musi być tamten przecież, nie? Kurde, jak to zrobić? Świetnie, Frodo. Jesteś świetny. Jak to zrobić, żeby wymusić znowu, żeby byli? No nie wiem. Się wydawało, że jak tu wejdę, wyjdę, to wtedy dopiero. A teraz jak tu na przykład wejdę, to też oni będą? No nie. Nie ma i koniec. Dziwne, słuchajcie. No znowu takie kółko robić, żeby znowu się pojawili? Chyba, że ktoś inny dropi, ale kto? Gdzie? Jeszcze jeden łańcuch potrzebuje, no ludzie. Dajcie. A, dobra, pojawili się. Czyli tam też będą. To na pewno. Patrzę, co zbieram, bo... Może ktoś ma ten łańcuch. Niestety muszę... Chyba, że on na przykład, nie? Jest! Dobra, mam. Czyli po prostu trzeba kilka razy. Jeszcze tylko sprawdzę, czy rzeczywiście mam, czy wszystko się ładnie zgadza. Którędy by tutaj wrócić? Da radę tędy wrócić, żebyśmy się... Poczekajcie, sprawdzę tylko jeszcze coś. Tak, mamy dwa łańcuszki. Dobra. No nic, muszę się wrócić do drzewca. Niestety, żeby się wrócić, to muszę przejść znowu przez te wszystkie tutaj dziadostwo. W sumie mógłbym już zrobić cięcie i... pojawić się przy drzewcu, nie? No bo to już wszystko widzieliście. Nic takiego nowego nie będzie. Zaraz mi znowu wyskoczą. Co myślicie? Czy po prostu pokazywać wam tą drogę? No... Niby nie jest tak trudno teraz mi już jest łatwiej mi to.
nie, właśnie widzicie? Znowu to samo zrobił. Znowu to samo zrobił. Zbiera rzeczy, których ja nie chcę. Strasznie dużo ich. W sumie nie wiem, po co ja tu idę, bo przecież to nie jest ta droga, ale tak wiecie, zbieram, bo widzicie sami, że level mi wskoczył i to się opyla. Bardzo dużo przedmiotów zbieramy. Na szczęście nie mamy jakby jakichś takich ograniczeń tutaj, widzę. Jeśli chodzi o jakiś tam, wiecie, ekwipunek, nie? Ilość zbieranych przedmiotów. No dobra, no chodźcie, zobaczymy. Już jesteśmy blisko, także tutaj jeszcze jeden ten przeciwnik i jesteśmy. O, jeszcze to. Jeszcze to. Muszę robić. Uniki, niestety nie mogę tak. Nie, nie zbieraj mi tych rzeczy teraz. Dużo teraz jest do zebrania. A pomimo tego, że tak dużo mam przedmiotów, to jednak... A, tu nie ma nic. To zauważcie, że ten crafting to tam nie było zbyt dużo do zrobienia. Praktycznie nic nie mogłem zrobić. Dobra, i teraz wychodzę tu. No i jestem przy drzewcu. Jestem przy drzewcu. No i co, teraz zrobi? Wytworzysz mi ten kluczyk? Oczywiście, że tak. Widzicie, nie mogę tych rzeczy. Żadne z tych rzeczy tutaj nie da rady. No niby mam przedmioty, ale to jest wszystko jeszcze za malutko. No dobra. No i teraz słuchajcie, znowu muszę iść aż tam. Więc oszczędzę wam tego i za chwilę się pojawię tam przy tym, na tym ognisku, nie? Tak zrobimy, bo to jest już nudne. Dobrze, słuchajcie, jestem, ale zlazłem już na dół. Tak, już z tego ogniska. Wiecie co? Co po drodze? Co po drodze? Po drodze... dwa razy chyba level. Dwa razy level zwiększyłem. Także teraz mi się naprawdę bardzo fajnie gra. Zdecydowanie silniejszy. Lepiej mi się gra. Dwa razy level i znalazłem fajne przedmioty, dwa dropnęły, a mianowicie to, taki królewski jakiś kryształ i wiecie co, i tutaj chyba jeszcze coś, czy nie, o, to, skorpiona, także jakieś coś nowego tu wskoczyło po drodze, także oni dropią takie różne jakieś rzadkie rzeczy, które będzie pewnie można wykorzystać później, żeby coś wytworzyć. Więc nie pokazywałem wam już tej drogi tutaj, on, tą też w sumie mogłem wam oszczędzić, ale powiem wam, o Jezu. Ale powiem wam, że fajnie się teraz gra, bo on jest jakiś taki lepszy. No i aha, jeszcze byłem u Wikinga po drodze, nie? Jest Wiking, który nam tutaj zrobił lepszą broń. Bo miałem na tyle punktów, że wykorzystałem to. Dobra, idziemy w takim bądź razie otworzyć te drzwi, bo mamy już kluczyk. Aż jestem ciekawy, co dalej, ale podejrzewam, że będzie jakiś boss na koniec. Bo to wiecie, jak to jest tutaj. Jest boss za bossem. Dobra, zrobimy sobie tak.
Rzeczywiście widzicie tą arenę. To jest checkpoint nawet jest. No i dobra, będziemy się tutaj męczyć, tylko nie obiecuję, że w tym odcinku mi się to uda. Jest jakiś człowiek, albo wiking może. A nie, to jest jakiś kurde... nekromanta, czy jak to się nazywa. Nie? Jezu. Jezu. Ale mnie zdzielił. Gdzie jesteś? No chodź, chodź. Skubaniec też się... O kurde, szarżuje. Ach, nie zdążyłem. Skubaniec? Jezus, ale mnie pokroił. A miałem pół życia, znaczy on miał pół życia, ale jazda. Tak dobrze żarło. No ale do 3 razy sztuka, nie? No co? Będzie tak za pierwszym razem łatwo. No trudni są, to trzeba przyznać. Znowu mam tą samą cutscenkę, niestety musimy ją odtworzyć. Nie szkodzi nic. Jest niesamowite, co on ze mną robi. A, to będzie ten, jest najlepszy. Mi dziapnie, to koniec. Kurde, nie mogę się od niego... Muszę się odsunąć, jak on to robi. O matko! To jest najgorsze! Nie potrafię tego obejść. Kurde. Dobra, 3 raz. 3 moje podejście. A to jest ostatnie. Jak mi się nie uda, to... To już pokażę wam moment, w którym mi się udało, bo... No można go szybko pokonać. Bo fajnie schodzi mu szybciutko życie. Ale kurde, jest trudny. Okej. Naprawdę? Ach! Wiecie co, ja uciekam od tego ognia, jak on mi tutaj zaraz zdzieli mnie. Nie! 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 O nie! Ha!
Pięknie! Od razu jak zrobiłem cięcie, słuchajcie, to się udało. Dobra, zebraliśmy jakąś jego koronę. Zebraliśmy jakąś księgę. Ja się nic nie odzywałem, słuchajcie, bo nie wiedziałem, czy mi to wyjdzie. Ale od razu jak po trzecim razie zrobiłem cięcie, no... Za trzecim razem udałoby mi się, ale widzicie, co się stało. Trzeba było te uniki tutaj koniecznie zastosować. Mam tą koronę, ale co z nią zrobić? Fajnie by było teraz dotrzeć, słuchajcie, do ogniska szybciutko. Tak, do ogniska. Chyba, że mnie jeszcze coś tu spotka po drodze. Zapisać i zakończyć odcineczek. Tak będę też chciał zrobić. Zaraz zobaczę te przedmioty też, ale to przy ognisku. Teraz tu. Muszę tam dotrzeć. Niestety ta gra ma to do siebie, że trzeba tak to przejść, nie? Nie ma zapisów, gdzie się chce. Dobra, chodźcie tutaj. Od razu pyk, pyk, pyk do góry. Nie wiem, czy przeciwnicy będą, czy jak. Nie, niekoniecznie. Chyba, że teraz na przykład tą barierę będziemy mogli przekroczyć. Cholera wie. Czekajcie, zapiszę. A niech będzie tu. No i co, słuchajcie, zapraszam was już teraz na następny odcinek. Jeszcze tylko zobaczę i pokażę wam te przedmioty. Jest, dobra, mamy jakąś koronę. Może z tą koroną będę mógł przejść? Cholera wie. Dziękuję wam za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się, cześć.